Holy shit, bready milk baby, bready milk. Dobra, witam mordeczki, bardzo się za wami stęskiłem, to postanowiłem wam coś nagrać, a że jesteśmy na łonie natury, no to przy okazji będę mógł powiedzieć kilka słów. Fajne, co nie? Fajne. Chodźcie, 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 atak. Atakuj, atakuj. Fajne. Ogólnie będzie o biznesie, bo o co chodzi? Bo tak cały czas się wszyscy chwalą swoimi biznesami, a ja dzisiaj chciałem po prostu zrobić na odwrót i chciałem się zapytać, abyście powiedzieli mi w komentarzach, w czym wy siedzicie, w czym wy zarabiacie pieniądze. Oczywiście tutaj się nikt nie przyzna, ile zarobił, no ale po prostu możesz jakiś swój link referencyjny wrzucić. No bo kurczę, nieraz ty się zapisałeś z mojego linku, bo ja raczej nigdy na multi nie lecę, bo trzeba być po prostu fair. Jeśli ktoś ci podsyła linka, to fajnie, żeby on sobie jakąś prowizję zgarnął. A teraz możemy, słuchajcie, odwrócić rolę i teraz wy możecie mi podesłać jakiegoś linka. Mam tam parę kafli w dolarach do wrzucenia. Także słuchajcie, bardzo chętnie przyjmę nową propozycję i będę miał przy okazji materiał na kanał, bo jak widzicie, ostatnimi czasy u mnie po prostu ucichło, a to z tego względu, o którym mówiłem ostatnio. Jeśli jesteś nowy, to ci powiem, że chodzi o restaurację, którą żem, tak jak wieśniak, którą żeśmy otworzyli, nie, w sumie ja otworzyłem niedawno. I kiedy to było? 3 tygodnie temu już, nie? Tak. O, w ogóle nakręcę kiedyś taki materiał, jak to jest otworzyć restaurację w UK. To będzie fajne, jak do tego w ogóle doszłem, jak mi się to udało, ile to kosztowało, jakie to są finanse, ale to po prostu się przygotuję, bo to będzie już taki fajny materiał montowany, że będzie z takimi cenami, że tutaj jak będę miał wolne, to się po prostu będzie sumować. Wiesz, będzie dobijało, tak? Także będzie taki materiał, ale to będę musiał się przygotować, na razie to jest krucho z czasem, bo naprawdę wkładam w serce w lokal, dlatego też mało jestem na internetach. A przy okazji, jak wiecie, to sporo film się wysypało. Nasz... Ach! Starość, nie radość, nasz niezawodny rokual! Poszedł się pierdolić. Jest tam kosz? Chodź, nie. Ja to wyrzucę. No, nasz rokual się poszedł pierdolić. O, popatrz, po marihuanę. Bo ci pokażemy, jakie to są woreczki w Wielkiej Brytanii. Dealerzy dbają o swoich klientów, dają im takich sympatycznych woreczkach. Tu nie ma kosza. Nie ma kosza? Trzeba wziąć do domu. To schowaj do torebki. Schowaj do torebki, choć zrobimy jakiś taki tutaj fajny ten. Czekaj. A ty to mówisz? Kadra choć fajnego zrobimy. No. Także jak masz jakiś ciekawy projekt, bardzo chętnie się zapiszę, nawet w kilka. Mam tam parę groszy. No i co? I myślę, że już to tyle po prostu. A wiesz, że jakbyś to tak ręką przekręcił, zależy jaki masz modzie. Nie wiesz, wiem, co chodzi. Ale odczułaś no, się. No. A tam joystickiem. Wiem, tam joystickiem będzie góra dół, no. To pamiętam. No także to myślę to tyle, co nie? Nic wielkiego, nic specjalnego. Bo teraz ja przychodzę do was. Dowiedzieć się, w czym wy robicie szmalec. Jeśli masz jakiegoś fajnego bota, który wpłaci, to możesz też bota podesłać na Telegram. Jakiegoś hajpiora chamskiego na 1-2 dni, żeby wydoić admina, to też bardzo chętnie tam parę stówek dolcy wrzucę. Także bardzo serdecznie zapraszam, nie? No co mogę zrobić teraz? Czapki z głów!